Hello everyone, Antuf Lipiński, witam was w specjalnym odcinku z League of Legends. Wiele zmian zaszło na serwerze PB, gdzie są wszelkie nowości i jest rework magów. I dzisiaj przedstawię wam zmiany, jakie zaszły wśród bohaterów. Jeśli chcecie odcinek na temat przedmiotów, zostawcie odpowiedni komentarz i zostawcie też łapeczkę, a ja zrobię taki odcineczek. A już teraz zapraszam was do oglądania, co zmieniło się wśród waszych ulubionych czempionów. Dobra, co się zmieniło u Branda, a więc zmieniła się jego pasywka. Cały czas mamy ten same podpalanie, ale poza tym możemy zadać obrażenia. Teraz są staki Blaze'u i jeśli przeciwnik zgarnie na siebie 3 staki, to zadane są obrażenia nieco mocniejsze potem. Obczajcie teraz sami. I teraz zaraz będzie wybuch i zobaczcie, wybuchy stakują się w zależności od tego, ile jest czempionów. Domyślnie teraz bije to 16% plus 0,8 za każdego bohatera, który jest właśnie w zasięgu. I to może się jeszcze zestakować, zadając przekosmiczne obrażenia. Moim zdaniem teraz każdy bohater uzyskał właśnie specjalną umiejętność, która jest niesamowicie mocna, bo jak wiemy właśnie AD Carry na samym początku dostały mega mocnego buffa. Tanki, no to teraz chyba nie muszę mówić, co się dzieje. Tak więc teraz przyszedł czas na magów. Przejdźmy teraz do Malzahara, zobaczcie, jest wokół mnie niesamowita jakaś magiczna aura. Na czym to polega? A więc tak, Malzahar dostaje 90% redukcji damage'a, jeśli nie był autoatakowany ani cecekowany przez ostatnie 18 sekund, miniony nie triggerują tego, tak więc o damage minionów nie macie się co martwić. No i tak, jest to odporność na cyceki, odporność nawet na bombki Zilana, z tego co zauważyłem. Rzucił we mnie bombką i po prostu zniknęła ona. Zobaczcie sami. Okej, teraz w takim razie być może to był jakiś bug, ale zobaczcie, nie zadał mi żadnych obrażeń. Moja tarcza niestety za to zniknęła i tak oto wygląda. Zmieniło się jeszcze troszeczkę, bo patrzcie, po dwóch teraz spawnie Voidlinga i teraz, jako że zaatakowałem dużego creepa, zaatakowały one Malzahara, one się zrespiły w większej ilości i teraz dodatkowo dobijemy sobie go być może? Albo i nie, bo on się zablokował, dobra. Dostał z E i dostał całusieńkie combo. Ciekawe czy zginie, nie zginął, a więc Zilan, zultował się być może. Tak, bo on ma R-kę. No i zobaczcie, widzieliście teraz takie dosyć szalone combo. Na czym to polegało? Rzuciłem Q, które silensuje tak samo jak zawsze, prawda? W. No i teraz troszeczkę opiszę właśnie więcej. Na początku tworzymy jednego Voidlinga i właśnie on jest w stanie spełnić kolejne. Zobaczcie, Voidlingi biją 33 plus 14 i 2 Magic Deepsa i to jest właśnie przelicznik, bardzo fajna opcja. Dodatkowo są one w stanie robić takie egzekucje tak jakby. Miniony, które mają po prostu poniżej 25% zdrowia, zadają one właśnie wtedy 3 razy więcej obrażeń, więc bardzo fajnie się dzięki temu będzie las hitowało i pushowało Malzahara. No i co? One będą fokusowały zawsze cel, który jest pod naszym E albo pod naszym R. Okej, teraz nie dostałem obrażeń i zobaczcie, tarcza z powrotem się załączyła. Bardzo, bardzo OP umiejętność. Dzięki temu Malzahar będzie mógł sobie spokojnie skoczyć i bardzo fajnie Riot ostatnio stara się, żeby lore było w miarę podobne. Okej, na przykład teraz Voidlingi atakują zwykłe creepy i zrobiły się tylko dwa. Jakby teraz zaatakowały tego, a mógłbym go oznaczyć po prostu za pomocą R-ki, zrobiłoby się więcej ich i zaczęłyby też oczywiście zadawać różne obrażenia. No bo ponieważ po prostu klepią 37 fizykala. Oczywiście jest to właśnie niestety fizykal, więc penetracja nas nie obejmuje. Okej, tak więc W mniej więcej opisane. Przejdźmy teraz do E, czyli bijemy 120 przez 4 sekundy, prawda? I teraz jest regeneracja many 18, 2% maksymalnej many. Mniej więcej teraz tak to wygląda. No i właśnie zniknęło nam W, ale jest ono pod R-ką teraz. Przez 2,5 sekundy bijemy 6% magic damage przez 5 sekund. Przeczytajcie sobie dokładnie opis, no jest to dosyć specyficzne. Spróbujemy go sobie teraz zabić. Voidling sobie uderzył i stworzył kolejnego, prawda? No i po prostu po typie. Okej, teraz stworzyły się
dwa czy trzy voidingi, ja już sam nawet nie wiem. Strasznie dużo tych voidingów się robi. No i tak, Malzahar wreszcie pod smoki jest prawdziwy. Pora na Kasiopeję. Dostała ona niewiele zmian. Tak naprawdę pasywka od teraz będzie dawała movement speedy z każdym poziomem. Q jest nadal takie same, no i W. W jest bardzo ciekawe, ponieważ teraz będzie na maksymalnym zasięgu, jaki może rzucić, rzucona właśnie taka plama po prostu. Jeśli jest oczywiście teren, to ten zasięg się zmniejsza, prawda? Nie można rzucić na przykład tutaj na ścianę. No i jaka jest poza tym tego fajna opcja? Specjalnie ustawiłem takie boty, które mogą się daszować. I dzięki temu te boty nie będą mogły wykonywać właśnie czynności związanych z movement speedem, ze zmianą miejsca. Zobaczmy, być może będą chcieli się zdaszować, ale wątpię. Niestety to są złe boty. W każdym razie, jeśli na przykład Nidalka skoczy, Grace będzie się chciał zdaszować, no to powinno być to teoretycznie niemożliwe. Jeśli chodzi o Fiddla, to zobaczcie, jaką bardzo fajną zmianę dostał na pasywce. Jeśli stoimy w miejscu przez jakiś czas, to dostajemy bardzo fajny bonus movement speed. I to bardzo fajnie działać będzie z jego ultem, który ma właśnie opisane, ile teraz bije, bo musimy się wycharge'ować. Działać to będzie też bardzo fajnie z jego W, jeśli na przykład gonimy przeciwnika, wysysamy go i potem go gonimy dalej. Dodatkowo E dostało też bardzo ciekawą zmianę. Priorytetują teraz czempiony, które były właśnie wysysane, albo cele po prostu, które były właśnie wysysane za pomocą właśnie W. I też jest dokładnie ładnie wszystko napisane, ile co daje. Jeśli chodzi o Swaina, to jego Q wygląda nieco inaczej. Od teraz działa na pewnym obszarze i jeśli właśnie cel wyjdzie spoza zasięgu, to po prostu ptak atakuje dalej. I fokusuje zazwyczaj czempionów oraz cele objęte tormentem, czyli za pomocą jego E, prawda? Tak więc zobaczcie sobie jeszcze raz. Tak to teraz wygląda. Dobra, co do Ziggsa, jest bardzo ciekawa zmiana pod jego W, a więc od teraz, zobaczcie, może on egzekwować bardzo fajnie turety, bo po prostu odpaliłem sobie W i uciekam. Tak to wygląda. W teraz po prostu, jeśli wieża ma poniżej 25% zdrowia, po prostu eksploduje. Zauważyłem też zmianę pod jego pasywką, tak mi się wydaje. Jego umiejętności redukują właśnie cooldown pasywki, czyli wzmocniony autoatak i dodatkowo short fuse zadaje dwa razy więcej obrażeń wieżom, więc z tą pasywką, z tym swoim QE oraz W właśnie od teraz, może on niesamowicie pushować wieżę. Ania dostała zmiany, jeśli chodzi o Tibersa. Od teraz bije on mniej damage'a, jeśli wyląduje, ale dodatkowo teraz ma Tibers ma 275% wściekłości. Zobaczcie, teraz powinien bardzo szybko atakować. Atakuj, Tibersie, atakuj. Dobra, nie pykło, ale zobaczcie teraz na mnie. Więc tak, kiedy Ania ginie, Tibers dostaje nagle doładowanie polegające właśnie na 270% atak speedu, 100% movement speedu, więc bardzo dobrze chase'uje i wkurza się wtedy, kiedy Ania stunuje przeciwnika oraz wtedy, kiedy umiera. Możecie teraz sobie tutaj dokładnie wszystko przeczytać. Zmienione zostały troszeczkę dipsy. Tibers Burn 10 plus 7, 50 plus 11 z autoataków. Przeliczniki pod AP, ale nie będzie Aneczka miała już takiego bursta, bo nie ma tutaj, zobaczcie, takiego szalonego dipsu, jak było wcześniej. 150 na ulcie, nie jest to aż tak dużo. W połączeniu z QWR nie będzie ona już w stanie aż tak łatwo burstować przeciwnika, ale będzie za to Tibers. Będzie on bardzo fajnie klepał i będzie dużo bardziej użyteczny i bardziej wpasuje się w lore Ani, która właśnie korzysta z misia zabawki. Moim zdaniem mega zmiana. Przejdźmy teraz do Vladimira. Jego Q i E nieco się zmieniły. Zobaczcie, teraz mam skastowany jeden stack pod transfuzją, czyli pod naszym Q. No i teraz jest drugi stack i możemy teraz, jak będziemy mieli już cooldown, nam zejdzie, będziemy mogli skastować magiczne Q, które zadaje dużo więcej obrażeń i dużo fajniej działa. Zobaczcie,
Zazwyczaj po prostu bije za 100 plus 14 i healuje się za 25, ale jest Crimson Rush. Jest on właśnie po skasowaniu dwa razy Q. Dzięki temu właśnie Vladimir jest w stanie zadać 100% zwiększone obrażenia i wyhealować się o 100 plus 5% i przelicznik z AP 0,8 brakujących HP. Tak więc myślę, że to działa bardzo ciekawie. Zobaczcie teraz jeszcze E. Wygląda bardzo, bardzo ciekawie, prawda? Bo teraz ma przelicznik z maksymalnych HP-ków. Tak więc od teraz Vladimir będzie bił i będzie też płacił oczywiście HP-kami, no jak to było do tej pory. Ale teraz jest to chyba nieco większy koszt po prostu. I tak właśnie to się prezentuje. Teraz mamy czas na Crimsona i został on właśnie skastowany. Nie ma go zbyt wiele, tak więc trzeba uważać. Okej, okay, skastujemy sobie na nią i zobaczcie, jest już znowu drugi stack. Już są dwa staki, zobaczcie, Vladimir się już tutaj odpala i jest on w stanie się bardzo potężnie wyhealować. Walnąć E i oczywiście mogę że sobie zeslowować co najwyżej. Tak więc tak oto się to prezentuje. Zaraz ją jeszcze tutaj zabijemy. Proszę bardzo, strasznie wyhealował się ten nietoperek. Tak więc jak widzieliście, Q robi poważny damage. Ale zobaczcie teraz na moje, na maksa wycharge'owane E. Znacząco myślę, że zwiększyło. Znacząco. Tak więc dalej o moim wspaniałym E. Bo to nie jest maksimum możliwości. Wychylujmy się jeszcze tutaj. Zobaczcie. Vladimir właśnie może przez jedną sekundę albo przez półtora kastować tą nowe krwi i w zależności od tego jak długo kastowaliśmy, tym większy damage. I zobaczcie, 30 plus 29 plus 12 i 60, 115, 25 jest zdecydowanie duża różnica. I na pełnej umiejętności wycharge'owanej, na maksymalnej właśnie E, zobaczcie, puf, slowujemy jeszcze 40%, więc bardzo, bardzo ciekawa opcja. Ale oczywiście dosyć sporo płacimy, bo jest to koszt 10% maksymalnych zdrowia. Okej, okay. Małe Q dla Harasu i boom. Oczywiście ona ma tutaj swoją tarczę niefajną. Okej, okay, zaraz ją jeszcze porobimy. I teraz RIP. Tak to się prezentuje. A więc czas na Zajrę. Zobaczcie, tutaj zrespiły się magicznie jakieś sadzonki, prawda? Zobaczcie, teraz rzucam Q i nagle pojawiało się bardzo dużo sadzoneczek, prawda? Które właśnie zadają obrażenia Udyrkowi. Dobijmy sobie Udyrka. Patrzcie, jest to właśnie spowodowane nową pasywką. Przez 45 sekund jedna mała sadzoneczka jest w stanie właśnie sobie leżeć i wykiełkować. I ona może zrespić nam, prawda, różne potworki, różne roślinki, potworki, które zależne są właśnie od naszego E albo Q. Bo w zależności od tego, jaki rzucimy spell, taki właśnie typ roślinki się pojawi. Tak jak jest to właśnie do tej pory. Tak więc pasywka jest zmieniona po prostu teraz, na takim obszarze respią się nasze roślinki. I Q. Q wygląda teraz nieco inaczej, ale zasada jest mniej więcej taka sama, czyli po prostu na jakimś obszarze jest kastowany spell. I teraz roślinki działają nieco inaczej, bo zobaczcie, okej, okay, to akurat nie było wyjątkowe, ale wcześniej widzieliście właśnie, że pojawiają, że te roślinki wstają po prostu, respią się tak jakby, bo przecież to są tylko nasionka, na nieco większym obszarze, zobaczcie, widzicie? Teraz na przykład tutaj nie objęło zasięgiem, a jednak się pojawiły. Tak więc to jest ta bardzo ciekawa zmiana. Oczywiście nadal można kastować roślinki za pomocą wujku, to się nie zmieniło, ale zmieniło się to, że na przykład po dwóch teraz nasze roślinki będą miały 10% maksymalnego zdrowia i jeśli zleveluje ten skill, to będą miały 20%. Tak więc, jako tako, pasywka Q i W omówione, E mniej więcej jest nadal to samo. Rzućmy sobie tutaj może jakieś roślineczki. Okej, okay, które będą właśnie bardziej troszeczkę takie mele i slowujące, prawda?
Okej. Roślinka sobie wytankowała. No i R-ka mniej więcej jest cały czas podobna. Daje właśnie daje ona podrzucenie oraz 150 totalnego damage'a roślinki. Dobra. Dobra, zobaczcie jak to teraz wygląda magicznie. Myślę, że jest całkiem konkretna ta nowa Zaira. Zobaczcie dystans też, na jakim są aktywowane te roślinki. To sprawi, że Zaira naprawdę może być ciekawa, jeśli chodzi o tą swoją pasywkę, która właśnie tworzy roślinki, prawda? Jak dotąd no nie mieliśmy czegoś takiego. To były bardziej bonusy, a teraz będzie to główna część jej mechaniki. Może być to bardzo, bardzo denerwujące dla przeciwników. Jeśli chodzi o pozostałe zmiany, to Syndra może teraz tworzyć i podnosić więcej kulek. Xerath za każdym razem, gdy trafi przeciwnika, może on dostać dodatkowy ładunek pod swoją R-ką. Anivia, u niej zmienił się ult. Teraz będzie rosnął wraz z czasem oraz rosnąć będą obrażenia zadawane przeciwnikom. Veigar, u niego zmieniło się to, że dostaje teraz za każdym razem, gdy trafi przeciwnika, zabije miniona albo zgarnia takedowny, dostaje on AP i jest to bardzo fajna zmiana moim zdaniem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i nieco rozjaśnił nadchodzące zmiany. Jeśli coś pominąłem, napiszcie mi taki komentarz, ja wspomnę o tym w następnym odcinku. Jeśli chcecie odcinek o przedmiotach, to też dajcie znać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam i widzę się w następnym. Na razie ludzie, hej!